Posłanka Po, wpuśćcie ich, później się ustali, kim są posłanka Ko i Wona Hart w ich o uchodźcach na granicy, wpuśćcie w końcu tych ludzi do Polski. Iwona Hartwich chce, by rząd pomógł uchodźcom. Wpuśćcie w końcu tych ludzi do Polski, kim są, ustali się później, zaapelowała na Twitterze posłanka Koalicji Obywatelskiej. Jej wpis wywołał falę komentarzy. Wpuśćcie w końcu tych ludzi do Polski. Kim są, ustali się później. Od czego macie służby, napisała Hartwich. Większość komentujących bardzo krytycznie oceniła pomysł posłanki Ko. Ta opozycja to dla nas szóstka w totka, stwierdził Dariusz Matecki, polityk Solidarnej Polski. Zaproś ich do siebie, pisali inni. Iwona Hartwich to posłanka Ko z Torunia. Była jedną z organizatorek głośnego protestu niepełnosprawnych i ich rodziców w Sejmie w 2018 roku. Uchodźcy z Afganistanu na granicy polsko-białoruskiej, sobota to 13. dzień, w którym 32 obywateli Afganistanu, w tym 4 kobiety i 15-letnia dziewczyna, koczują wóz na Żugurnym w lesie na granicy polsko-białoruskiej. Kilkunastu strażników okrążyło obóz kordonem, po stronie polskiej stoi 6 pojazdów. Po stronie białoruskiej widać 10 uzbrojonych żołnierzy. Podlaski oddział Straży Granicznej nie komentuje sprawy grupy koczującej wóz na Żugurnym. Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, pytany w środę o doniesienia w tej sprawie, podkreślał, że nikt nie koczuje po polskiej stronie granicy, a sytuacja po białoruskiej stronie to konsekwencja celowych działań prezydenta Białorusi. W Usnarzu pojawili się posłowie opozycji, Maciej Konieczny z Lewicy, potem Dariusz Joński i Michał Szczerba z KO, a w piątek Klaudia Jachira i Urszula Zielińska z KO. Dostarczyli oni uchodźcom m.in. śpiwory i pożywienie. Domagali się od premiera Mateusza Morawieckiego wpuszczenia koczujących na terytorium Polski. Polska oraz Litwa i Łotwa podkreślają, że sytuacja na granicy z Białorusią jest efektem prowokacji białoruskich służb oraz, że mają na to dowodu. W sobotę z inicjatywy szefa polskiego rządu odbywa się telekonferencja z udziałem szefów rządów Litwy, Łotwy i Estonii, poświęcona sytuacji na granicach z Białorusią. Polska Straż Graniczna wskazuje, że w całym ubiegłym roku na odcinku podlaskim zatrzymano 122 osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę. W tym roku to już około 780 cudzoziemców. SG odnotowała dotychczas ponad 2000 prób nielegalnego przekroczenia granicy, z czego ok. 1350 próbom pogranicznicy zapobiegli.